Brak szacunku dla wspólnego dobra mieszkańców Zakopanego sięgnął wierzchołka góry. 18 maja, tuż przed pierwszą w nocy, grupa młodych mężczyzn, zabierając gotowe do wywiezienia worki wypełnione śmieciami, stopniowo rozsypywała ich zawartość, podążając ulicą Hołubińskiego. Jednak szybka interwencja zakopiańskiej policji ukróciła proceder. Okazało się, że byli to mężczyźni w wieku około 20 lat, pochodzący z terenów w okolicach Nowego Sącza. Wszyscy cztery mężczyźni przyznali się do swojego zachowania. Był to po prostu wybryk chuligański. Nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. W związku z czym policjanci w pierwszej kolejności nakazali im przywrócenie tego porządku na ulicy, jaki panował przed tym, zanim zaczęli rozsypywać śmieci. Mężczyźni tutaj bardzo grzecznie pozbierali wszystkie wysypane przez nich śmieci pod nadzorem policjantów. Powkładali je z powrotem do worków. Oczywiście zrobili to dobrowolnie, bez jakiegokolwiek przymusu. A następnie wszyscy cztery zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 zł za zaśmiecanie miejsca publicznego. Zachowanie czwórki przyjezdnych jest kompletnie niezrozumiałe. Trudno wytłumaczyć podobne społeczne wybryki. Jeszcze trudniej starać się je zrozumieć. Tym bardziej znając prawne konsekwencje, o których informuje nas rzecznik prasowy zakopiańskiej policji. Zaśmiecanie miejsca publicznego jest zagrożone karą mandatu od 200 do 500 zł. To wszystko zależy od kontekstu, od sytuacji, od okoliczności. Tutaj policjant, podejmując interwencję na miejscu w oparciu również o szereg innych okoliczności, podejmuje decyzję, jaka jest wysokość tego mandatu, biorąc pod uwagę m.in. stopień jakby tutaj szkodliwości tego czynu dokonanego przez sprawcę wykroczenia. Natomiast każdy sprawca wykroczenia, jeżeli podlega ona postępowaniu mandatowemu, ma prawo odmówić przyjęcia mandatu, jeżeli nie zgadza się, nie przyznaje się do popełnienia tego wykroczenia. Wówczas sprawa jest kierowana do sądu rejonowego w miejscu, gdzie zostało popełnione wykroczenie i wtedy przeprowadzane jest postępowanie, w wyniku którego sąd stwierdza, czy ten sprawca rzeczywiście jest winien popełnienia wykroczenia, czy też nie. Jeżeli sąd stwierdzi, że ten sprawca jest winny, wówczas już stosuje kary, jakie ma w zanadrzu. Sąd za wykroczenie maksymalnie może orzec karę grzywny 5000 zł, 30 dni aresztu lub kary ograniczenia wolności. Akt wandalizmu? Efekt działania substancji psychoaktywnych? Czy zwykła zabawa? W tej sprawie, szukając motywacji sprawców, znaleźć racjonalne wyjaśnienie to sztuka.